Pierwszy hat-trick, pierwszy gol dla Pogoni Szczecin, ale chyba przegrana trochę przyćmiewa radość? No tak, każda przegrana bardzo boli. Nawet te mecze kontrolne, sparingowe, nie powinniśmy ich przegrywać. Bardzo dużo błędów popełniamy jako cała drużyna, ale jeszcze jest przed nami dużo czasu. Wierzę, że do pierwszego meczu będziemy już na 100% przygotowani. Czekamy też na zawodników, którzy są kontuzjowani. No cóż, kolejna przegrana. W następnych meczach gramy z Arką Gdynia i ze Stargardem chyba. No i trzeba w końcu wygrać, bo tak nie może być, że gramy drugi mecz i z pierwszoligową drużyną i przegrywamy. Także mamy nad czym pracować i mam nadzieję, że na następnym obozie poprawimy te błędy i w meczu z Arką takich błędów popełnimy jak najmniej. Hokejowy wynik, można powiedzieć, bo 5-4. Warunki też trochę bardziej hokejowe niż do piłki. No tak, wiadomo, gra na sztucznej murawie to jest trochę inna niż na normalnej murawie trawiastej. Popełniliśmy chyba 4 błędy ze stałych fragmentów gry, gdzie nie powinno nam się to przydarzyć. Przegrywamy mecz 5-4. Dobrze, że to jest tylko mecz sparingowy, ale tak jak powiedziałem, no nie powinniśmy przegrywać meczów kontrolnych, bo wychodząc na boisko musimy wygrywać, no, ale dzisiaj się nie udało. To mecz kontrolny tylko, ale dużo kibiców na tej stromnej trybunie. Nawet pierwszy raz usłyszeliśmy dzisiaj wykrzykiwane twoje nazwisko, a miało być tak źle z kibicami podobno. No nie było aż tak wesoło, bo kibice Floty też tam śpiewali swoje jakieś tam przyśpiewki, ale tak naprawdę ja przychodząc do Pogoni powiedziałem, że w każdym meczu, w każdym treningu chcę walczyć, chcę umierać za Pogoń i słowa dotrzymam i będę robić wszystko co w mojej mocy, aby grać jak najlepiej i dać dużo radości kibicom. Jak najwięcej takich meczów, jak najwięcej hat-tricków dla Pogoni, gratuluję. Z tymi hat-trickami to byłoby fajnie, najważniejsze, żebyśmy zaczęli wygrywać. Dzięki. Dobra, dobra, dobra.